Witam Was w dzisiejszej aktualizacji na kanale CryptoClient, moi drodzy. Sobotni update. Klasycznie w trakcie weekendu mamy wolny ruch, natomiast widzimy w tym momencie, że Bitcoin, uwaga, zaczyna robić drobny reversal. Czy jest to ostateczny ruch spadkowy, którego tutaj przepowiadałem parę dni temu, czy jest to tylko i wyłącznie drobne czyszczenie i dawanie nadziei osobom, które liczyły na tego shorta? Zaraz sobie o tym rozmawiamy, pokażę Wam kilka potencjalnych poziomów. Oczywiście zrobimy sobie na końcu tego materiału giveaway 10 USDT dla osoby, która wygrała w poprzednim materiale, także zostańcie ze mną do końca, ponieważ chciałbym jeszcze Wam pokazać dzisiaj jedną informację, ponieważ w dniu dzisiejszym wystartował pewien event. Także na początku pamiętajcie, by zostawić lajka, komentarz, suba czy powiadomienia, a tymczasem przechodzimy do treści tego materiału. Moi drodzy, spójrzmy sobie sami w tym momencie na wykres na Bitcoina, na ten frame jednogodzinowy. Widzimy, mieliśmy tutaj drobną fazę konsolidacji przez ostatnie kilka dni i widzimy, że konsolidowaliśmy się pomiędzy poziomami 51387 i 52600. Widzimy, że w tym momencie mamy pierwszy breakdown w dół tego oto panelu kanału konsolidacyjnego i pytanie, czy będzie to potwierdzone wybicie tej konsolidacji, czy będzie to tylko i wyłącznie fakeout i za chwilę ta świeca jednogodzinowa wróci do naszego kanału konsolidacyjnego i zostanie ona zamknięta wewnątrz. No, musimy na to pytanie odpowiedzieć sobie najwcześniej za godzinę, kiedy ta świeca będzie miała miejsce zamknięcia. Natomiast spójrzmy sami. Dobrze wiecie, jeżeli oglądacie moje materiały, od jakiegoś czasu ostatnio zacząłem pokazywać Wam tak zwane świece, na których widzimy coś takiego, co się nazywa imbalans, więc spójrzmy sobie sami, jak wygląda w tym momencie aktualny imbalans na wykresie. Poczekajcie, muszę odświeżyć wykres, ponieważ niestety coś mi się tutaj zepsuło. Spróbuję to w jakiś sposób ogarnąć. O, jest, dobra. Spójrzcie sami. Jesteśmy na timeframe 4-godzinowym i tutaj mamy w tym oto miejscu świecę z dużym imbalansem. Widzimy, że ma on miejsce od, uwaga, tych poziomów do tego poziomu i widzimy, że w tym momencie, w tym miejscu zeszliśmy, dotknęliśmy tego imbalansu i teraz pytanie, co się dalej dzieje. Bardzo często tego typu świece są realizowane na relatywnie małym wolumenie. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj błyskawiczny ruch w górę lub błyskawiczny ruch w dół, natomiast duża część zleceń zostaje pozostawiona w niższych update'ach oraz w niższych miejscach. Także zakładam, że gdzieś tutaj możemy spodziewać się nawet jednego z pierwszych stref demand, do których moglibyśmy zejść. Natomiast analizując dokładniej, powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ta strefa tutaj, czyli jest to, uwaga, 48300. To jest strefa numer 1, która jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Strefa numer 2, 49837. Także jeżeli dojdziemy do tych tutaj materiałów, do tych tutaj poziomów, spodziewam się, szczerze powiedziawszy, dalszego kontynuacji tego tutaj ruchu spadkowego w ten oto sposób. Będzie to wariant numer 1 lub wariant numer 2. Dokładnie tak bym to tutaj widział, jeżeli chodzi przynajmniej o ten wykres. Także spójrzmy sobie w tym momencie, jaki mieliśmy ostatnio jeszcze ruch wzrostowy, 24%, nie budzi to żadnej wątpliwości. Spójrzmy sobie tutaj potencjalnym ruchem Fibonacciego z tego oto poziomu. Widzimy, że jest tutaj 44616. Możemy sobie znaleźć tutaj kilka kolejnych poziomów. Jeżeli byśmy zmierzyli nasz ruch 38500 do naszego szczytu, będziemy mieli kolejny poziom do obserwacji. To jest poziom, który pokazywałem na poprzedniej transmisji na żywo oraz na poprzedniej transmisji na kanale na Telegramie. To są poziomy, które cały czas będę obserwował. Także jeżeli kiedykolwiek dojdziemy do tego miejsca, możemy sobie zacząć pomału budować pozycję swing longową. To jest również jedna z nowych rzeczy, do których doszedłem tutaj do przemyślenia na Bali, ponieważ do tej pory mój trading opierał się wyłącznie na scalp tradingu. Natomiast w tym momencie wchodzimy w tak zwaną parabolę. Praktycznie jest to kwestia, myślę, najbliższych kilku miesięcy. Możemy spodziewać się oczywiście korekty od reagowania. Natomiast w dłuższej perspektywie czasowej uważam, że będziemy mieli do czynienia z ruchem wzrostowym. Także co możemy w tym momencie zrobić, aby wykorzystać tak zwaną trading na dźwigni oraz dźwignie, które możliwości, które oferują na przykład giełda Bybit. Możemy korzystać z tego, dokupować każde potencjalne pozycje oraz strefy, takie jak tutaj, na relatywnie niskiej dźwigni, natomiast z większym marginem i tak zwane, robić tak zwane uśrednianie pozycji, czyli w tym miejscu dokupujemy zakupów, w tym miejscu dokonujemy zakupów, w tym miejscu dokonujemy zakupu. Jest to generalnie bardziej zaawansowana strategia, jest ona dość już wymagająca, trzeba mieć dobrze przekalkulowane oczywiście ryzyko, natomiast ja postaram się Wam to może pokazać, może na kanale VIP na Telegramie, jak można by było coś takiego zrobić, natomiast to jest oczywiście jeden ze scenariuszy, który możemy również rozważać i budować sobie długoterminową, midterminową pozycję long na Bitcoinie na relatywnie niskiej dźwigni. Także to jest bardzo ważne. Jeżeli budujemy pozycję, która zakłada dokupywanie kilku poniższych poziomów, musimy mieć na uwadze to, że musimy używać niskiej dźwigni, aby nasze konta oraz naszej pozycji nie zawiodły tak zwany funding rate. Także to jest bardzo ważne. Mowa tutaj o aktualnych tradingach. W tym momencie zaczynamy w dniu dzisiejszym zgodnie z
informacją z poprzednich live'ów zaczął się Europejski Trading Challenge, w którym my wspólnie jako Team Polska możemy wziąć udział i wygrać pulę nagród o wartości 100 tysięcy dolarów. W tym momencie jesteśmy jako pierwsi najbardziej liczni. Wszystkie informacje są w linku w opisie, nagrywają o tym już osobny materiał. Także bardzo ważne jest to, co trzeba zrobić, aby dołączyć. Wystarczy wejść na link, który znajduje się w opisie tego materiału. Jest tam nazwany Europejski Trading Competition. Wystarczy, że wejdziecie w ten oto link. Musicie mieć konto na giełdzie Bybit. Jeżeli go jeszcze nie macie, możecie go założyć również z linku znajdującego się w opisie. A skoro o tym mowa, również aktualnie znajduje się promocja na giełdzie Bybit dla nowych użytkowników, gdzie rejestrując się i robiąc depozyt 100 USDT otrzymujecie airdropa 20 USDT oraz szansę na wygranie 500 dolarów dla osoby, która w trakcie trwania eventu, czyli do 27 stycznia wygeneruje największy trading volume. Jeżeli są tu osoby, które generują duży trading volume i chcą wziąć w tym udział, wystarczy, że założą konto w tym momencie. Natomiast jeżeli macie już konto na giełdzie Bybit, odezwijcie się do mnie na kanale na Telegramie. Zobaczymy, co da się z tym faktem zrobić. Także moi drodzy, jeżeli chodzi, wróćmy szybko jeszcze do Bitcoina, ponieważ to jest kwestia pierwsza. Natomiast tak jak mówię, ja w tym momencie będę poszukiwał wejść na pozycję long. Czyli zgodnie z planem doszukujemy się tutaj dokładnych potencjalnych pozycji na naszych odreagowaniach od naszych stref demand, więc może to być ta strefa, może to być ta strefa. W tym momencie mam ustawione tutaj alerty, także będę doszukiwał się, mogą to być tego typu trady, będą tu również trady krótkoterminowe. Tutaj mamy na przykład trade z risk reward 4-3. Jeżeli sobie na przykład ten trade przeniesiemy, spójrzmy sami, jeżeli byśmy złapali trade, który będzie miał miejsce od naszej strefy poniższej do naszego tutaj kolejnego liquidity, będziemy mieli tutaj 4,95. Także okazje są naprawdę fajne. W przypadku ryzykowania tego typu tradu, ryzykując tylko i wyłącznie 100 dolarów, możecie zarobić 4,95 razy 100, czyli 495 dolarów. Tak to powinno wyglądać. Także moi drodzy, taki jest tutaj krótki update z mojej strony. Dogłębna analiza będzie, myślę, dopiero po weekendzie, jeżeli zaczniemy widzieć jakieś ruchy lub może w dniu jutrzejszym w trakcie niedzieli. Także pamiętajcie, rozpoczynamy wspólny trading competition. Ja będę na kanale VIP. Wszystkie osoby, które zarejestrują się na linku do giełdy Bybit z moich materiałów, które znajdą się poniżej, możecie otrzymać dostęp do kanału VIP, na którym będą aktualizowane wszystkie moje zagrania, wszystkie moje setupy, które będę tutaj wrzucał. Dzisiaj wrzucałem jeszcze jeden value area setup, do którego moglibyśmy się tutaj doszukiwać. Także to są rzeczy, które są tutaj widoczne na kanale, na Telegramie. Dodatkowo chciałbym Wam pokazać, że robimy sobie tak zwany ranking traderów, gdzie w styczniu rozdaliśmy 125 dolarów dla Was, jako dla członków społeczności kanału VIP i każdy na podstawie swojego trading volume otrzymuje tak zwany cashback. Także może to być naprawdę fajna opcja. Jeżeli macie już konto na giełdzie Bybit, pamiętajcie, możecie odezwać się do mnie na kanale, na Telegramie i tam widzicie wszystkie aktualne wszystkie aktualne update'y oraz, że tak jak mówię, jeżeli macie już konto na Bybicie, możecie się również do mnie odezwać i spróbuję je w jakiś sposób do siebie dołączyć. Tymczasem przejdźmy sobie, moi drodzy, do giveaway'u z poprzedniego materiału. Kopiujemy link, moi drodzy, przechodzimy do naszego comment pickera, odświeżamy stronę, żeby działała. Przechodzimy sobie do linku, wklejamy nasz link, boom, wklejamy. 8 plus 9 jest to 17. Zobaczmy, ile było osób. 28 osób, które się zaangażowały. Zobaczmy, kto będzie zwycięzcą w dzisiejszym materiale. Uwaga, uwaga. Tomasz Piotrowski, 2532. Dzięki za info. Dzięki za obecność, Tomasz. Dzięki za aktywność. I pamiętajcie, informacja bardzo ważna. W każdym materiale w miesiącu lutym robimy giveaway. Rozpoczynamy Trading Competition Polska Team. Link do rejestracji znajduje się w Bybicie, link do rejestracji do Bybita znajduje się na kanale, na Telegramie oraz aktualnie trwa nowa promka dla nowych użytkowników. 20 USDT do zgarnięcia w formie bonusu przy depozycie minimum 100 USDT oraz dostęp do kanału VIP oraz Trading Challenge na Bybicie. Także to są aktualne sytuacje, czekamy na rozwój sytuacji, widzimy, co będzie miało miejsce w dniu jutrzejszym i widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoClan. Pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam udanego wieczoru.